kochani, hej, witajcie na kanale Redhead i dzisiaj zapraszam Was na baby haul. Zakupiłam kilka rzeczy na Allegro od różnych sprzedawców. Pomyślałam, że fajnie będzie Wam te rzeczy pokazać, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy wiedzą, nie każda osoba wie, że na Allegro można znaleźć naprawdę mnóstwo super fantastycznych rzeczy. Czasem w niskich cenach, czasem w trochę wyższych i tutaj też tak będzie, że niektóre z tych rzeczy bardzo opłacało się kupić, niektóre trochę mniej, ale lubicie hole, baby hole, więc zaczynamy i pokazuję Wam, co ostatnio nabyłam dla Seweryna, który niedługo przyjdzie na świat. Pierwsze, co Wam pokażę, to będą trzy kombinezony. Tak. Dokładnie, dobrze usłyszeliście, trzy kombinezony, chodzi o puchowe kombinezony, ciepłe kombinezony, nie wszystkie z nich są puchowe, ale no takie ciepłe kombinezony. Dlaczego aż trzy? Ano właśnie dlatego, słuchajcie, moim zdaniem dzieciaczek przyjdzie w najbardziej słabym momencie roku na świat, bo termin mam wyznaczony na grudzień. To w zasadzie będzie końcówka grudnia. A więc będzie zimno, bo to zima. A więc trzeba kupić kombinezon, który będzie dosyć mały, żeby to dziecko nie zatonęło. Wiadomo, że noworodek jest malutki, tak? 55 cm miało Nikodem, jak się urodził. Podejrzewam, że w tym przypadku będzie podobnie. Po trzech dniach wychodzi się ze szpitala, więc dziecko nie urosło te 10 cm, żeby się zmieściło w większy kombinezon. A nie chcę, żeby po prostu, tak jak powiedziałam, tonął w większym kombinezonie, takim, który jest przeznaczony do 3 miesięcy, tak? Więc trzeba było kupić kombinezon, który jest mały, który jest do tego pierwszego miesiąca życia dziecka, a wiadomo też, że dziecko rośnie najszybciej przez te pierwsze 3 miesiące życia, no 4-5 do tego 6 miesiąca życia dziecko po prostu wystrzela, tak? Rośnie, bardzo szybko rośnie. Więc w grudniu się rodzi, będzie zimno. Trzeba było kupić malutki kombinezon, bardzo mały, 55 cm, bodajże 56 cm, przepraszam, czyli ten najmniejszy rozmiar. Zakupiłam go od osoby prywatnej, z tego co pamiętam. Już Wam mówię, ile on kosztował. On kosztował razem z... ja jestem należę na Allegro do tego Smart, do tej, mam tą ofertę Smart. Więc dostawę miałam za friko, a sam kombinezon kosztował 76 zł, więc można powiedzieć, że drogo, jak na używany kombinezon od osoby prywatnej, ale on nie jest używany. Widzicie, jest metka, jako nowy, tutaj jest napisane, kosztował 99 zł. Kombinezon jest z... nie wiem, czy się dobrze wyostrzyło. Z Reserved, jest prześliczny, jest granatowy, ma liski, więc jak wiecie lub nie, ja kocham lisy, więc już byłam na tak, jak tylko go zobaczyłam. Jest cieplutki, już ja go trzymam i po prostu już sama się poce, słuchajcie, tak jest ciepły. Wiecie, jakieś takie detale na kapturku uszka, ten motyw leśny, bo to nie tylko lisy na tym kombinezonie, ale i misie, i jakieś, wiecie, góry, i jakieś choineczki, i super. Także bardzo ciepły, na zimę idealny, co mi się w ogóle mega i w ogóle na to najważniejsze, to było najważniejsze, na to najbardziej zwracałam uwagę, żeby miał zabudowane rączki, a w zasadzie zabudowane. On nie ma do końca zabudowanych, one nie są zaszyte. Są rękawy normalne, ale można po prostu, jak jest zimno, je wywinąć, zrobić z nich rękawiczkowe rękawy, wiecie, o co chodzi. I jest super, i dzidziusiowi nie jest zimno w rączki.
No i tak samo jest w przypadku nóżek. Wiadomo, że takiemu malutkiemu dziecku, takiemu noworodkowi nie kupię butów zimowych, bo to by w ogóle nie miało sensu, zwłaszcza, że przez pierwsze tygodnie w zimie dziecko nie wychodzi na dwór. W przypadku Nikodema, jak urodziłam go w marcu, więc marzec można powiedzieć, że już jest w miarę ciepłym miesiącem, chociaż to też różnie w dzisiejszych czasach bywa w Polsce. Ale pamiętam, że miałam polecenie nie wychodzić przez 3 tygodnie pierwsze, tak przyzwyczajać dziecko, otwierać okno w domu w pewnym momencie, najpierw na 5 minut, potem na 10, po jakimś czasie na 15, 20. Dopiero wtedy mogłam wyjść na spacer, tak położna środowiskowa zalecała, więc ja się do tego stosowałam jako matka, która jest zielona. Ale w przypadku dziecka, które urodzi się w grudniu, podejrzewam, że trzeba będzie jakby być bardziej ostrożnym, bo to jednak nie jest wiosna, to jest zima i to jest początek zimy. Więc do czego zmierzałam? No i kupię mu zimowych butów, więc fajne jest to, że ma też wywijane nogawki, też będzie mu ciepło. Ten kożuszek jest naprawdę super. Wydaje mi się, że to się w miarę opłacało, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie ponosi tego długo. Ja w zasadzie kupiony był ten kombinezon przede wszystkim po to, aby dziecko miało w czym wyjść ze szpitala po urodzeniu. Taka jest prawda. Wiadomo, no na spacery w tym pierwszym miesiącu w końcu się wyjdzie, więc podejrzewam, że będzie miał to na sobie no z 10 razy może maks. Myślę, że to maks, bo też trzeba zwracać uwagę na stan powietrza, bo smogi, bo zanieczyszczenie, bo to, bo wiecie, zimą jest okropnie. Nie wiem jak u Was, u nas w Łodzi też jest źle. Mówi się, że to Kraków jest taki zanieczyszczony, że to w Krakowie, w tych takich też śląskich rejonach. Wydaje mi się, że w całej Polsce po prostu jest lipa zimą, w dzisiejszych czasach jest naprawdę beznadziejnie. Ja mam tutaj taką aplikację na tablecie, która sprawdza stan powietrza, jest naprawdę fajna. Jeżeli jesteście zaciekawieni, to już Wam mówię. To jest zanieczyszczenie powietrza, taka aplikacja. O, i co najzabawniejsze, patrzcie jakie teraz mam wskaźniki. Mamy październik. Jest w tym momencie 16 stopni, a mam pokazane, że w mojej okolicy no wskaźniki wcale nie są fajne i są żółte, ani zielone. Więc nie wiem, co ci ludzie robią, czym oni palą, po co w ogóle palą, skoro jest tak ciepło i nie potrzeba, nieważne. Już się irytuję, bo wiecie co, naprawdę mnie to denerwuje, bo kurczę, człowiek dba przede wszystkim o swoje dzieci, chce je dla nich jak najlepiej, myśli, że jak wyjdzie na spacer, to dziecko odetchnie świeżym powietrzem, to wiecie, te płuca, to wszystko się dotlenią, a tutaj taka lipa, nie? No, także z takim noworodkiem tym bardziej trzeba uważać na to powietrze, na ten stan powietrza, więc no, nie ponosi tego kombinezonu długo, już będę zmierzała do końca, bo ten kombinezon długo nam zajął. Nie ponosi go długo, ale nastawiam się, że po prostu go potem sprzedam i powiedzmy, no może nie wyjdę na zero, ale wyjdę tak, jakbym kupiła go mniej więcej za 20 zł, więc myślę, że spoko opcja. No to powiedziałam Wam, że jest cieplutki, że jest puchowy, że ma futerko, kożuszek, bardziej nie futerko. Rizert 76 zł bodajże, no i zakrywane rączki, nóżki. Więc super, mam nadzieję, że dziecko w nim nie utonie. Wydaje mi się, że nie. No ale trzeba było kupić taki najmniejszy, no. Drugim kombinezonem, bo jak już zaczęłam od kombinezonów, to na nich zakończę. Drugim kombinezonem będzie kombinezon, który teoretycznie powinien posłużyć dziecku do marca, czyli do 3. miesiąca życia. I to też jest ciepły kombinezon, bo jak powiedziałam przed momentem, nie wiadomo jak w marcu będzie. Styczeń będzie chłodny, luty na pewno też będzie zimny. W tym roku w marcu było też lipnie, bardzo było zimno. W kwietniu było zimno, w maju też było chłodno, w pewnym momencie w maju zrobiło się tak nagle gorąco, ciepło, nadeszło lato po prostu tak z dnia na dzień. Więc trzeba się też przygotować na to, że i w marcu będzie zimno, po prostu nawet nie chłodno, a zimno. Trzeba było kupić kolejny kombinezon ocieplany.
To jest taki kombinezon, szary, zupełnie gładki, też motyw uszek na kapturze, więc to widzę jest popularne. Też ma, tym razem nie ma kożuszka, tylko takie futerko milutkie, wszystko pięknie, ładnie, on pochodzi z H&M-u. Kupiłam go też od osoby prywatnej i on tym razem był używany, ale w stanie idealnym jak nówka. No w przypadku, wiecie, jakbym ten sprzedawała po czasie, po tym użytkowaniu przez Seweryna, to on też będzie jak, no, no, jak nowy, bo wiecie, no kilka razy dosłownie dziecko zakłada i tyle. Czekajcie, bo wyszłam z Allegro. No. I ten używany kombinezon kosztował 75 zł. Więc sporo jak na używany, ale też nie za dużo w porównaniu z tym, że taki sam nowy w H&M-ie kosztuje około 180 zł, jak patrzyłam. Więc no stówkę zaoszczędziłam. Też to samo, wywijane rękawki, więc też dziecko nie będzie potrzebowało rękawiczek, co jest bardzo fajne, naprawdę to się tak sprawdza. U Nikodema też mieliśmy taki kombinezon na bodajże 9-12, tak, mniej więcej, to był ten wiek, ten rozmiar. I on też miał wywijane rękawy i to było fantastyczne. Zabudowane miał nóżki, stópki, tutaj mamy w przypadku tego, tak jak w przypadku tego poprzedniego, wywijane, nie zabudowane, ale wywijane. Więc to tak jakby były zabudowane, nie trzeba mieć bucików, nie trzeba się tym martwić, ciepłe skarpetki i na pewno będzie dziecku ciepło. No jest super, no w ogóle jak nówka, no zero śladów użytkowania, ja oczywiście to wszystko wypiorę, dlatego teraz już Wam to pokazuję, bo chcę to po prostu już uprać, żeby czekało na dzidziusia, bo no wielkimi krokami zbliża się jednak ten wielki dzień, a nie chcę też sobie wszystkiego zostawić, wiecie, na ostatnią chwilę, więc Wam w tym momencie to wszystko pokazuję. Fantastyczny kolor, myślę, że to też była spoko okazja w porównaniu z tym, że po prostu takie kombinezony jako nowe kosztują znacznie więcej. Więc super, zapinany na ekspres, bardzo wygodny dla mnie, dla dziecka. U nas kurtki, tego typu rzeczy na pewno by się nie sprawdziły w tak młodym wieku dziecka. Po prostu u takiego malutkiego dziecka nie wyobrażam sobie zakładać mu kurtkę, jakieś takie ocieplane spodnie. Nie, nie, to by było za dużo roboty. Kombinezon wystarczy, kombinezon jest mega wygodny dla rodziców, dla dziecka. Więc tak, to był drugi kombinezon do trzeciego roku życia. Do trzeciego miesiąca życia. Dużo większy mimo wszystko od tego pierwszego, więc będzie dobry. A wiadomo, że dziecko też nie może nosić za ciasnych rzeczy, więc musiałam zakupić po prostu kombinezon do trzeciego miesiąca życia. No i idąc tym tropem, tak jak powiedziałam kilka minut wcześniej, w kwietniu w tym roku było zimno. W maju powoli zaczęło się robić cieplej, w pewnym momencie się zrobiło ciepło. Ale jak wyjdę na spacer w kwietniu, a w kwietniu na pewno będziemy już częściej wychodzili, jak nie codziennie, no bo już raczej nie będzie tego brudnego powietrza, tego smogu w powietrzu. Więc dziecko będzie częściej wychodziło, też musi mieć jakby... Musimy mieć w zanadrzu to, że będą dni chłodne. Więc kupiłam taki kombinezon, który tym razem nie jest jakiś mega ocieplany. On jest czymś wypełniony, ale jest bardzo taki... No, nie ma porównania w porównaniu z poprzednimi, o, że tak powiem. Nie ma porównania w porównaniu z poprzednimi. Jest ciepły, ale bez przesady na takie właśnie wiosenne, wczesnowiosenne... jesienne dni, idealny. Nie wiem, czy na jesień posłuży, czy dziecko nie wyrośnie już z niego. Raczej wyrośnie. Ale jest dużo większy, więc to jest kombinezon, czekajcie, na jaki to rozmiar? To jest nowy kombinezon. Od 3 do 6 miesięcy. No tak, czyli właśnie na kwiecień, na maj, gdyby było zimno, tak jak w tym roku, to na pewno będzie dobre z takim misiem, z kapturkiem, zabudowane tym razem ma nóżki, nie zapinane, a zabudowane. Widzę, że tutaj ma też takie rękawiczki na wszelki wypadek. Widzicie, można włożyć rączkę w rękawiczkę, zamknąć. Włożyć z powrotem do rękawka tą rękawiczkę z rączką i jest gites majonez. Także taki misio polarny, bardzo fajny kombinezon, on pochodzi z Nexta.
I kupiłam tym razem go od osoby, od firmy, z firmy na Allegro. Sprawdzę. Ubrania UK 1. I to jest kombinezon, który kosztował 83 zł, niecałe, z wliczoną wysyłką. Sam w sobie kosztował 69,90, więc myślę, że cena spoko. Też na pewno go sprzedam po tych kilku miesiącach, bo będzie no jak nówka, szkoda, żeby się kurzył, żeby zalegał. Na pewno jakiemuś innemu dziecku się przyda, ale jest fajny, myślę, że przyda się. Zobaczymy, no zobaczymy. No nie jest taki tak ciepły jak tamte, nie jest puchowy, nie jest ocieplany za bardzo, tam coś tam ma w sobie, ale bez przesady. Więc na pewno w marcu, gdyby dziecko wyrosło już tego, z tego poprzedniego, albo gdyby była trochę cieplejsza pogoda, to ten się nada. No trzeba mieć coś w zanadrzu, no trzeba, no przecież jak będzie trochę cieplej w marcu, nie założę dziecku puchowego kombinezona, nie? Albo kombinezona czy kombinezonu? Kombinezonu. Kombinezona, matko. Nie założę mu puchowego kombinezonu, nie wiem, w marcu, jak będzie, jak się zrobi cieplej, ale też nie założę mu nieocieplanego tak bardzo porządnie, jeżeli będzie w kwietniu mega zimno, wiadomo. No, także trzeba było kupić 3 kombinezony, to jest po prostu jakaś komedia, no. Najgorszy moment w roku na narodziny dziecka, wydaje mi się, że to grudzień, bo chociaż listopad też, no listopad, grudzień, bo teraz w październiku jest tak ciepło, że dziecku absolutnie żaden kombinezon by się nie przydał w tym momencie. Dobra, no może ten ostatni, bez przesady, no ten mniej ocieplany, ale dobra, już skończyliśmy temat kombinezonów. One były drogie, tutaj nie ukrywam, ale na pewno wyszłoby znacznie drożej, gdybym miała je kupować w sklepie, tak po prostu. Także i tak czuję, że interes, ała, słyszeliście to, ale się walą, że interes dobry zrobiłam. Dobra, teraz kolejne rzeczy, to są rzeczy, słuchajcie, z też Allegro, no bo większość będzie z Allegro. I to są, czekajcie, bo szukam wśród tych moich kupione rzeczy z firmy Jaro 158 Next. Widziałam, że ten Jaro, bo to pan Jarosław bodajże, właścicielem firmy jest, ma mnóstwo ubranek dla niemowląt z firmy Next. Ja bardzo cenię sobie tę firmę. Uważam, że jest naprawdę dobra jakościowo. Świetne składy materiałów, ale to jest oczywiste, nawet w Pepco mamy dobre składy materiałowe, więc tutaj nie ma czego w ogóle wymagać, to jest już w zasadzie oczywiste, że to powinno być, jak się płaci sporo pieniędzy za ubranko. Ale świetne wzory i świetna jakość. Pomimo wielu prań, te ubranka są naprawdę super i nadają się nawet na sprzedaż późniejszą. Jak komuś po prostu szkoda kupić nowe takie kombinezony, nie kombinezony, pajacyki, bo to będą pajacyki, to może kupić po prostu z drugiej ręki, od osoby prywatnej za połowę ceny, czy nawet mniej. Więc to jest, co jest z tymi kombinezonami? Za dużo kombinezonów było. Dobra, wzięłam tą większą pakę. To są pajacyki. Pajacyki, Justyna, do 3 miesiąca życia, czyli to jest rozmiar 62, o ile się nie mylę, 62 cm. Next Baby i mam tutaj 3 pak, czyli 3 pajacyki. Ten jest najnudniejszy, bo to jest w paseczki, ale taki typowo chłopięcy, myślę, że się fajnie nada. Ten już jest ciekawszy, ten mi się bardzo spodobał, w ogóle kolor mi się bardzo spodobał, bo on jest taki czerwony, ale taki pomidorowy, to nie jest czerwień, ale taka czerwień zmieszana troszeczkę z pomarańczem. Tutaj ma pieska też, więc super. No i najlepszy pajacyk to jest pajacyk w pieski. Tak, w tym trzypaku jeszcze był taki pajacyk w psie buzie. Fantastyczny trzypak, bardzo super jakość, bardzo miękka bawełna, w 100% oczywiście bawełna,
mięciutka, świetna. Ja wiem, u Nikodema mieliśmy mnóstwo takich pajacyków i one się super sprawdzały. Można było je prać non-stop, nic się z nimi nie działo, kolory nie blakły, no nic się nie działo. Kupiłam je ze względu na to, że one mają wywijane rękawki. Tak zwane rękawki niedrapki. U takiego małego dziecka wiadomo, trzeba w pewnym momencie zacząć mu obcinać pazurki i tutaj też to nie podlega wątpliwości. I też nie można za często korzystać z tych rękawków niedrapek, no bo dziecko jednak musi rozwijać te swoje motoryczne zdolności i no musi uczyć się chwytać bardziej, mocniej, wiadomo. No ale czasem, nie wiem, w nocy to się przyda, żeby dziecko po prostu się nie zadrapało, a w naszym przypadku te rękawiczki, co się kupuje dziecku, wiecie, takie po prostu zwykłe, bawełniane, cieniutkie rękawiczki, żeby dziecko się nie drapało, to się w ogóle nie sprawdziło, bo to w ogóle spadało. Nikodem sobie sam potrafił to zdejmować, będąc już nawet noworodkiem, więc jak starszy by był, to w ogóle by to nie wchodziło w grę. Podejrzewam, że w tym trzecim miesiącu życia to też nie będzie zbyt często używane, ale to też jest duży plus, jeżeli mamy coś takiego przy pajacyku. Przy tych pajacykach pepkowych tego nie ma, dlatego no uznałam, że zakupię chociaż jeden taki trzypak pajacyków, no żeby było na wszelki wypadek po prostu, bo żeby były te niedrapki. No i ten trzypak kosztował 88 zł. No, więc cena powala, zdaję sobie z tego sprawę, jeszcze sprawdzę. Tak, 88 zł kosztował ten trzypak. No to jest sporo, ale umówmy się, to też nie jest jeden pajacyk, to są trzy pajacyki za taką cenę, więc to ta cena za jeden pajacyk też już maleje, jak się to podzieli. No, nie jest to tania rzecz, ale warta swej ceny na pewno. I u tego samego sprzedawcy kupiłam, już się tak zacinam, u tego samego sprzedawcy kupiłam najmniejszy rozmiar pajacyków, żeby mieć je po prostu do szpitala. Myślę, że wezmę te trzy pajacyki i wezmę może ze dwa pajacyki, które zakupiłam w Pepco. Zakupiliśmy w Pepco. No ale tamte nie mają tych rękawków niedrapek, a te mają niedrapki. Więc przede wszystkim ze względu na to, że w szpitalu przecież dziecku nie będę obcinała pazurków, musiałam kupić po prostu ten najmniejszy rozmiar. Też są fantastyczne, takie bardzo też chłopięce mi się wydaje. Tutaj mamy jakiegoś misia, jakieś takie kolorowe misie. Tutaj mamy w paseczki taki zwykły, najzwyklejszy wzór, ale taki delikatny, ładny, bardzo mi się podoba. No i tutaj też ciekawe, bo taki misio i tutaj ma, o, jak zostać kim? A, superbohaterem, no. Więc przeurocze, one też kosztowały 88 zł razem, ten trzypak kosztował 88 zł. Ale to się opłaca i na pewno to się u nas sprawdzi. To jest rozmiar do pierwszego miesiąca życia, czyli 56 cm. No i tyle, no i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o te pajacyki. Bardzo mi się podobają, bardzo, no jakość w ogóle w porównaniu z tą z Pepco, no w ogóle, no nie ma porównania, umówmy się, no nie ma porównania, no ale cena też jest dużo wyższa. A uznałam, że no musi mieć kilka tych pajacyków, chociaż no dosłownie te trzy pajacyki, żeby były z tymi niedrapkami, no bo w szpitalu to będzie po prostu zbawienie, to będzie skarb. No, dobra. Dobra, bo już ochrypłam od tej ekscytacji. To pokażę Wam może jeszcze ostatnie rzeczy z Allegro, które zakupiłam u kolejnego sprzedawcy i to też będzie firma. To też będzie firma, a u tej pani kupiłam mnóstwo rzeczy, bo kupiłam cztery czapeczki, które Wam zaraz pokażę, dla noworodka. I kupiłam też cztery pary skarpetek dla Nikodema, które się świetnie sprawdzają, no wow. A skarpetki w cenach, słuchajcie, z antypoślizgami, bo Nikodem jako 2,5-roczne dziecko, no to biega, wiecie, no wszędzie go pełno. Na panelach to jest dosyć niebezpieczne, gdyby nie miał antypoślizgów na skarpetkach. No i kupiłam cztery pary takich antypoślizgowych skarpetek. Świetnie się sprawdzają, fajnie się piorą, nie mechacą się, no super są.
Każda z tych par kosztowała w okolicach 4 zł, 6 zł widzę. Więc no słuchajcie, co to za cena, nie? Przynajmniej dla mnie, dla osoby, która pracowała w Calzedonii, gdzie skarpetki dziecięce potrafiły kosztować 24 zł, no to dla mnie to jest w ogóle kosmos i zupełnie przepaść cenowa po prostu. Natomiast za czapeczki zapłaciłam... najdroższa to widzę była lama, ona kosztowała 17,20. Kolejna była z nadrukiem za 14,90, a pozostałe były za 9 zł. Więc ta z lamą, patrzcie jaka słodka, widzicie lamę? Ta z lamą kosztowała no prawie 20 zł powiedzmy, to jest rozmiar 56, czyli na najmniejszy rozmiar, czyli na najmniejszy rozmiar na małą główkę. Tutaj mamy, to wam wyjmę, bo nie będzie tego dobrze widać. O, taka czapeczka. Stay cool, ekstra też, i ona była w rozmiarze 62, czyli na mnie nieco większe dzidziusiątko, nie ma takiego słowa, Justyna. No i tutaj mamy takie zwykłe, jedna szara za, to, za 9 zł, to też rozmiar 62. I to jest czapeczka w rozmiarze 56, taka błękitna. I to są bardzo cieniutkie, bawełniane czapki z firmy Pinocchio, z tej dziecięcej, to jest chyba polska marka, która tworzy dla dzieci, dla małych dzidziusiów. Kupiłam te czapeczki po prostu po to, aby dziecku zakładać po kąpieli przede wszystkim, bo wiadomo, że w tych czapkach nie wyjdzie zimą, prawda, na dwór. Ale po kąpieli one się przydadzą. Przy Nikodemie mieliśmy też z tej firmy czapeczkę, czy czapeczek, kilka, już nie pamiętam. I one się świetnie sprawdzały, fajnie przylegały, nie były za duże na tą malutką, malusią główkę, więc były komfortowe dla dziecka w noszeniu. No i pomyślałam, że też zakupię dla Seweryna. A co? A co? Niech też nosi czapeczki z Pinokia, tak? Pinokio, no. A sprzedawca to wam powiem, bo może chcecie sobie zobaczyć, to jest Martita. Jak mi się uda, to podlinkuję po prostu tych sprzedawców, tych trzech bodajże, czy czterech sprzedawców, którzy po prostu mają firmy i mają dużo przedmiotów do sprzedania, bo wiadomo, że od prywatnych, że prywatnych osób wam nie będę linkowała, bo jak mieli jeden kombinezon, to ten jeden kombinezon właśnie kupiłam i już tam nie mają nic, tak. Także podlinkuję wam po prostu firmę. Dobra, dobra. Kończymy z tym holem, bo znów wyszło mega długo. Ja nie wiem jak ja to robię, po prostu wydaje mi się, że mówię wszystko co najważniejsze i no wiecie, no napierdzielam, no, żeby nie powiedzieć brzydziej. Wydaje mi się, że w miarę szybko to sprawnie idzie, a wychodzi pół godziny znowu filmu. Ja nie wiem. Dobra, kończymy na dziś. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam, że poświęciliście czas. Dajcie znać, które rzeczy wam się podobały, co w ogóle uważacie o rodzeniu w grudniu, czy uważacie, że mam rację i że to jest najgorszy moment na rodzenie, bo właśnie te ubranka trzeba kupować bardzo dużo. Najfajniej jest rodzić latem. No moim zdaniem urodzenie dziecka latem, chociaż to też ma swoje negatywy, bo chodzić w zaawansowanej ciąży, jak są 30-stopniowe, czy nawet prawie 40-stopniowe upały, jak ja już się teraz męczę, a jest znacznie chłodniej, to ja nie wiem, no szapoba dla wszystkich kobiet w zaawansowanej ciąży, które rodziły na przykład w sierpniu, no matko rany, no. To też jest szacunek, ale jednak jeżeli chodzi o ubranka, o garderobę dziecięcą, to znacznie fajniej i spacery, spacerować można dowoli, nawet na drugi dzień chyba od urodzenia można już wyjść z dzieckiem na spacer, jak jest tak ciepło, no dobra. Nieważne, 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 Justyno, to wszystko jest nieważne, co ty mówisz. Papa, kochani, dziękuję wam za oglądanie, buziaczki, do następnego filmu, mua. A ja idę te rzeczy prać w Loveli, tak, tak, papa. Pa.